Cześć i cześć, jest Honor, witam was w kolejnym odcinku z Ghostmastera, gdzie podchodzę do tego nagrywania któryś raz z rzędu. A się to okazuje, że coś jest nie tak, albo to nagranie coś skopałem. Zacznę już sztywni z frajny, które są cholerną branżą, ciężko i śmieszne stworzenia. Dlatego my, umarli, rzadko nie czujemy wiem, potrzebę tak interesowania naprawdę się ich naiwnymi poglądami. Chyba, że dotyczą nas bezpośrednio. Al Capone, przestępca z rozdętym ego, oczernia umarłych, twierdząc, że duchów nie ma, a sztywniaki gniją w piachu. Mała prośba. Nakłoń go do zmiany zdania. Na tej planszy dostaję momentami szału, ponieważ w wielu momentach ciężko jest ją zrobić. Idę ten zestaw co chyba wcześniej, ale faktycznie musi być awaria, żeby zadziałało. Tylko że ten też ma awarię. Zastanawiać się nad ostatnim duchem. Na szyłka? Nie, nie przydam się do tej. Czekaj. W sumie? Sprawdźmy taki. Będzie taki zestaw, gdzie spróbuję to przejść, ale nie jestem pewien, czy to się uda. Zobaczymy, mogę uratować dwa duchy, bo tam są cztery aż duchy. Dwa duchy. Nie, nawet trzy duchy mogę. Trzy, a czwartego to muszę za pomocą innego ducha. Zobaczymy. Al Capone jest przekonany, że duchy nie istnieją. Udowodnij mu, jak bardzo się myli. Spraw, aby uwierzył. Głęboko uwierzył. Początek temu dajmy fatum. I dobrze łańcucha. Jest, idzie. Karta mi nie szła, ale i tak miałem to gdzieś, bo i tak grałem za forsę Ala Capone'a. Cholerny kropier tak bardzo bał się szefa, że robił przekręty za każdym razem. Złapałem go za rękę, ten cwaniak jak nie wypali mi w bebechy ze swojego pistoletu nakapiszony. To nie w porządku, muszę wyrównać rachunki. On ma w ogóle pistolet maszynowy Tommy. O, nie złożyłem. Aby wywołać ten bloka stracika, to musimy zwołać, żeby on przegrał. Już się raz udało. Czy możemy zająć też na dół iść? Śmiertelnik będzie potrafił właściwie użyć pompy zenzowej. No niestety. Krupier a biega jak sprinter. Teraz ty tu jesteś szefem. Może chcesz kogoś przycisnąć? Okej. Jeden z nami.
to był przeciek. To się musi tutaj odblokować. Błagam. Zwoł mnie wodnym wstrętem, duchem oceanu, syreną głębin. Przeklęci niech będą potomkowie małp, którzy rozdzierają fale i wrzucają w ich otchłań sobie podobnych, zdolnymi kończynami zanurzonymi w cemencie. Teraz uwięzili mnie w tej ciemnej pułapce, z której nie mogę się wydostać. Gdyby tylko śmiertelnicy zechcieli opróżnić tę straszną zęzę z wody. Ja wiem, że na pewno muszę z przecieku, bo wtedy nie pomyślałem, że coś jest nie tak. Tak, idź. Jest. Okej, dzięki. A, bezmiar oceanu znowu należy do mnie. Będę zaszczycony, mogąc ci służyć. Chodź tu. Teraz tego muszę też patrzeć, ale też jednocześnie tam słowanić. Ten przeklęty policer kazał mi węszyć na pogrzebie babki Ala, a przez zbirów z naganami musiałam się schować w trumnie. Kumasz akcję? Nagle zrobiło się naprawdę gorąco, rozumiesz? Teraz jestem kubką popiołu w tej urnie, a Al myśli, że to prochy jego świętej pamięci babuni. Byłabym wdzięczna, gdybyś mnie wypuścił. Lecimy. Jolo. Dzięki, kierowniku, i wstrzymaj się ze wstępniakiem, bo kroi się niezły materiał. No, ugotowana. Czas na ostatniego ducha. Gdzie ten koleś? Byłem ulubionym pianistą Ala. Uwielbiał moją pieszczotę klawiatury. Ale wszystko skończyło się pewnej nocy, kiedy szef był w fatalnym nastroju. Chyba nie spodobała mu się melodia, bo wpakował we mnie sporo ołowiu. Ale ja jestem perfekcjonistą. Chcę dokończyć występ. Gdybym tylko pamiętał, jaka to melodia. No cóż, nie każdy ma dobrą pamięć. Niech ten gość przyjdzie. Na górę, człowieku. No, on zna tą melodię. Jak ja go zaraz trzepnę? Gdzie jest ten typ? Tutaj mam dwa sposoby na to, żeby opętać go, bo... Nie! Musimy tego mieć. Ja nic tu nie zdobędę teraz. Wypadł z kuchni. Nie tym razem. Ty sto nawet słysza. Fuk krzesłem. Jak ja go zastrzepnę? Nie!
Nadzieję, że pobiegniesz w tą stronę. Jest. Ej, to jest to! Najmniej lubiana melodia Ala. Ty nawet do przypadkiem wyszło. No, jesteś urodzonym dyrygentem. Masz jakieś życzenia? I teraz mam czterech duchów. I teraz zajmijmy się Alem Kapłonem. Ale przemoc. Ja tu muszę Ale Kapłona wyrzucać i tak. Atakuj Ale Kapłona. O nie, ale... Nie, jednak on jest zbyt plazmożelny. Najbardziej trafne będzie... Kto? Pętaj. No to jest skończona. I teraz musimy tak się skupić na tym, żeby utrzymać możliwość opętania cały czas na nim. Cały czas będzie mu rosło ten wskaźnik. I teraz możemy się bawić. Niech on go straszy, a my zrobimy cały czas punkty plazmy. Chcę mieć takie duchy. Przemoc. Rybstylka. Przemoc, emocje, no. Tylko właśnie mi piłodyć wygrajmy. Wojna. No, jemu zaczęło się rosnąć. Chyba gdzieś tutaj, więc całkiem sporo czasu minie. Nie, tępy kastecik jest zbyt... Cały czas musimy utrzymywać to wszystko. Na niego to nie działa, bo on jest pod wpływem opętania, więc... Niech się zbieram w jednym miejscu. O, zaraz zobaczycie, jak jeden ucieknie. Dużo spoko. No tak właśnie uciekają z tej wyspy. Statku tam wtedy, w tą okolicę. Chyba tamten tu mogą też. Albo chyba tylko głównie jedną. I tutaj możemy też straszyć, nie powiedziałem, żeby się tylko skupić na nim. Ale głównie, żeby otrzymywać.
następny ucieka. Doskonale. Ostrzałki mogę mi na chwilę nie dać, bo ona jest mi tutaj mało przydatna. Tyle tutaj mało. Na schodach się zawiesił. Kasteczko od opętała się, dobra. W sumie niech opęta. Będzie straszyć wszystkich. Okej, kokasz ucieka. Ci tutaj wrogu z... Kakofonie dawaj. Uła. Uda maksa. No, ten już za niedługo. Dlatego właśnie na tej mapie chciałbym, żeby straszyć głównie. To jest jedynie fortepian, więc średnio. Sprawdzę, czy gdzieś tutaj nie ma indziej. Też te łóżka nie ma żadnych. A, też jak to miało sobie przejść. Nie tym razem. Jak ten typ? No, już prawie w połowie. Nie używaj na razie opętania. Okej, w sumie sporo tych jest. Co on ma za nazwisko? Ryszard De Niro, czymś koleś ten aktor. Na pewno musisz dookoła. Zmusiłeś Ala Kapłona do uwierzenia w zjawiska nadprzyrodzone. Pozałatwiaj teraz wszystkie inne sprawy, póki nie jest za późno. Spoko, spoko. Thank you.
tarasca. Ona leci. Czekać, aż on w końcu uwierzy. Jesteśmy już tak blisko. No. On sam zwieje. Zawsze mi tylko wkurzy to w tej branży, że tak długo trzeba. Ta płynie. Chyba, że będą uciekli, to ty nam się w końcu uwierzy. Ja zobaczyłem, bo nie widziałem tego. Okej. On pozostał sam teraz. To jest jedyny duch, który możemy używać. Gorsza z tej planszy. Może nie wiem, który duch wie lepiej. Nie mogę go uspokoić. Jeszcze trochę, więc to co można tym pooglądać, jak się dzieje. Nie mogę go. Jest ona wygląda. Sam nie sądziłem, że tak szybko ta plansza pójdzie, to też nie. One nie idą tak szybko. W praktyce to było minutę po prostu w tej planszy. Tutaj trzeba po prostu czekać, aż w końcu uwierzy. Bo ten wskaźnik tak naprawdę bardzo wolno idzie. Gdzie on biegnie? No jest... Go nie mogę wystarczyć, go muszę zmusić chyba, żeby uwierzył. Gdzie ona leci?
Nie, nie przejdzie na dół. O, jednak idzie. Ja nie wiem, ja tam planszę będę przerabiać. Ej, dziadu! Gdzie on idzie? Jest. Okej, to tutaj. On teraz nie uwierzy, to ani za mnie. Chyba bodajże przy tylu. To jest właśnie najgorsze w tej planszy. Nie mam już żadnych śmieci w planszy, a ten dalej sobie. Ja sobie mogę pozwolić na ten. Z mocnego poziomu. Prawda? Czerwiona. No jasne. Opętaj go. Kastacik, to błagam cię. Jeszcze wydosyć długo tam pęsza. Ma, nie ma żadnego szaleństwa z innych. Ten mocno wystraszony. Ale też właśnie faktycznie wszyscy uwierzyli. Ten. No, wszyscy uwierzyli. Już nawet nie wiem, jak ta gatwa. Ale możliwe, że coś tam może albo puszczenie, albo będzie normalne, ale mówię wam, pod koniec zawsze jest najgorzej tej planszy. Niby opętanie to najbardziej skuteczne, ale to strasznie wolne jest zawsze. Już prawie. Tylko nie pamiętam do końca, na którym, gdzie wiara powinna być. Rady mi włączył. Gratulacje! Yes. Nawróciłeś Ala na wiarę w zjawiska nadprzyrodzone. Niech żyje długo i lękliwie. W końcu, po takim długim czasie. O, nawet nie musiałeś patrzeć, jak ucieka. Od razu już stat. Uła, jest sząco psychicznych. No tak, jedna plansza pół godziny. Co 15 minut ich pogieł? Chyba, że tu chodzi o to, że wystraszyć ich zamiast go zmusić do tego. A nie wiem, czy to wystraszenie też by zadziałało. Ale swoim przedaczy to w tej, nie tej planszy. Nienawidzę właśnie tego, ale... Strasznie cieszę się, udało tę planszę, bo to jest najgorsza plansza, jaką może być w tej grze. Chodźmy na gabinet strachu. Coś sprawdzić?
mogę się cmoknąć za te 500. Jednocześnie będę chyba mały używał. A kot... On taki bardziej do uspokajania, też widzę strach. Bo to najczęściej. Błyskotka. Też takie bardziej pod... Ten, ale... A nie wiem, chyba. Zobaczymy, jak to będzie. Ja was żegnam w tym odcinku, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie, do zobaczenia następnym. Ja ten odcinek chyba wrzucę normalnie 30 minut. Nie będę nic przycinał. Bo z tym Al Caponem było właśnie ciężko. On musiał uwierzyć. Ciężko było go, więc on musi do jakiegoś punktów w tej wiarze. Dobra, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. Do zobaczenia, hej.